Cześć, jestem Tetrak i witam was w kolejnym odcinku Sims City. Ogólnie od poprzedniego filmiku dość sporo się zmieniło, gdyż po prostu tak siedziałem sobie troszeczkę znudzony, gadałem z kolegą, bo on sobie grał i tak po prostu ulepszałem niektóre ulice, gdyż było takie zapotrzebowanie. No i po prostu tak wyrosły te wieżowce. Ni stąd, ni zowąd i troszeczkę nasz krajobraz w mieście się zmienił, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie, gdyż fajne jest to w tej grze, że nawet gdy miasto wygląda zapełnione całkowicie, to jest jeszcze tyle rzeczy do zrobienia, tyle do ulepszenia, tyle do przerobienia na coś jeszcze. To jest tak naprawdę takie świetne, że naprawdę czym dłużej gram, tym bardziej doceniam tą grę. No i naprawdę teraz już mogę śmiało powiedzieć, że było warto ją kupić za te pieniądze. A więc w porządku. Dzisiaj zajmiemy się specjalizacją, a mianowicie póki co, bo oczywiście wiecie, że mam w planach postawienie Big Bena gdzieś tutaj. Natomiast najpierw chcę wyspecjalizować miasto w kierunku elektroniki. Ogólnie mój kolega, który tutaj gra, to jego miasto jest na widoku, też całkiem ładne, nazwał swoje miasto Gówno City, a więc pozdrawiamy go bardzo i gratulujemy kreatywności w wymyślaniu nazw, ale ja już się nie czepiam, gdyż sam mam z tym problem. Okej, a więc postawmy fabrykę procesorów, tylko na tą fabrykę to potrzeba troszeczkę miejsca, gdyż ona będzie ulepszana. A więc więc może niech będzie gdzieś tutaj. Ogólnie to miejsce zaczyna nam się zmieniać w takie zagłębie nowoczesnej techniki, co jest bardzo fajne. Okej, wyświetlił nam się komunikat, że miasto... A właśnie, nie zmieniłem jej nazwy miasta. Zmienię z powrotem na Liberty City. Dobra, Liberty jest. Niech będzie tak póki co. I co teraz? Fabryka procesorów. Dostawy... Zobaczymy. Ogólnie... Myślałem, że tą grę łatwiej ogarnę, szczerze mówiąc. Takie czasy, że procesory są wszędzie. Na co czekasz? Użyj stopu plastiku, by wyprodukować procesory na sprzedaż na rynku globalnym za pośrednictwem składu handlowego. Aha, czyli ten skład handlowy również powinien powstać, tak? No więc w porządku. Skład handlowy. On jest gdzieś tutaj. W porządku. Skład handlowy. Hopsa. Spoko. Więc mamy skład handlowy. Nie był drogi, a więc spokojnie. I co teraz? Brak. Stop. Produkcja zatrzymana. Aha. Tylko wiecie co? Czyli stop możemy sobie ściągnąć do naszego miasta, dobrze wiem? Tak. Składy. O co chodzi z tymi składami? A, rozumiem. Trzeba ulepszyć ten nasz skład handlowy. Skład metalu. To chodzi o metal czy o coś innego? Nie, skład stopu. Dobrze, a więc dodamy skład stopu. I póki co tyle, bo więcej nie potrzebujemy. I teraz... możemy importować, tak? Okej, a więc importujemy. Mam nadzieję, że... nagle... nie runie mi budżet tutaj na łeb, na szyję. Natomiast co się jeszcze dzieje? Elektronika, ha, czyli brak zasobów. Natomiast ropa naftowa, brak zasobów ropy naftowej. Aha.
No dobra, w razie czego, jak będę miał zapotrzebowanie na ropę naftową, to wezmę ją z tego miasta, gdyż stworzyłem tutaj miasto, w którym póki co mieszkają sami biedacy i dojeżdżają mi do miasta tutaj do pracy, więc wychodzę na prostą, naprawdę. W porządku, a więc. Stop. Kiedy przyjdzie ten stop? Bo szczerze mówiąc. Zarządzaj dostawami. Aha, czyli importujemy, a więc z racji tego, że importujemy. Okej, coś tam dojechało. Wyładował ładunek. Natomiast teraz chyba powinna być jakaś ciężarówka. No tak, czyli dodamy ciężarówkę, aby wysyłała te produkty importowane. No i teraz powinno wyruszyć. Dobrze, dobrze myślę. Mam nadzieję. No i oczywiście chcę, żebyście wiedzieli, że jak widzicie, ja sam tę grę ogarniam i nie jestem już jakimś samouczkiem, a więc nie radzę niektórych czynności, które ja tutaj robię. Popełniać w swojej grze, jeżeli oczywiście sądzicie, że coś jest nie tak. Elektronika. Nadal brak stopu, ale. Dobra, może zaczekajmy po prostu. Ja tutaj przyspieszę troszeczkę czas i. Okej. Coś przybyło. Coś przybyło i. A ciężaróweczka chyba jedzie na miejsce. A nie, to nie ta ciężarówka. Ojojoj. Może jeszcze dodamy ciężarówkę dostawową, chociaż nie, bo to jedna sobie poradzi, gdyż na razie póki co tych dostaw jest mało, a raczej żadnej nie ma. No więc kurczę, co się dzieje? Już powinien ten stop być w magazynie, tudzież. A, dojechał, okej. Okay. Dojechał, więc już nie biadolimy. I rozpoczyna się produkcja. Bardzo się z tego powodu cieszę. Wreszcie to ogarnęliśmy. Szczerze mówiąc, bałem się troszeczkę, jak to pójdzie, gdyż. No, gdyż cóż. niektórych rzeczy w tej grze naprawdę nie ogarniam i bałem się, że z tą będzie tak samo. W porządku. I mam nadzieję, że wzrosną nam teraz dochody znacznie. A więc, okej. Okay. Magazyn, czyli teraz będziemy mogli wysłać z tej fabryki procesorów towar tutaj. Tak? Dobrze myślę. I później wysłać. I później wysłać go na rynek. I tutaj jeszcze mogę chyba dobudować skład procesorów, tak? W porządku, więc dodamy tutaj ten skład procesorów i będziemy mogli te nasze procesorki importować. Eksportujemy, dobrze. A więc eksportujemy i będzie w porządku. Pewnie musimy jakąś nacisnąć interakcję stamtąd. Jeszcze chcę się dowiedzieć, co te ciężarówki robią. O. W tym garażu są ciężarówki, które dostarczają procesory miejscowemu przemysłowi oraz składów i portów handlowych. Oraz do składów i portów handlowych. Czyli w porządku. Okej, okay, rozumiem, czyli procesory dostarczą się do wszystkich tych naszych przemysłów w mieście, następnie dojdą do składu handlowego. Okej, okay, a więc w porządku, możemy odetchnąć z ulgą, natomiast mam nadzieję też, że zaczniemy na tym jakoś zarabiać. I tak, KG Elektroniki.
Wykorzystaj technologię i przygotuj się na nasze ostateczne super roboty. Produkuj procesory, by zmodernizować i ulepszyć swoją KG. Wynajduj nowe technologie elektroniki użytkowej. Kurczę, to jest całkiem skomplikowana sprawa, więc jak widzicie, mimo tego, że to miasto moje jest już w miarę rozwinięte, to tak naprawdę to jest bullshit, jest tyle do zrobienia w związku z tą elektroniką, że naprawdę czeka nas jeszcze sporo, przynajmniej kilkanaście odcinków z tego samego miasta, bo oczywiście później wezmę się za jakąś inną działkę i wyspecjalizuję ją w inny sposób, a więc wiecie co? Tutaj sobie jeszcze wejdę w dział. Nie w wielkie dzieła, nie chcę w wielkie dzieła. Czy istnieje jakiś sposób, abym mógł kupić od mojego kolegi tutaj? Stal, czy tam stop? Chyba tak, ale. Jak? A. Czyli. Będzie mi mógł wysłać ten stop. W porządku. A i ogólnie planujemy jeszcze z Shibajem, pozdrawiam cię bardzo, wybudować w tej lokalizacji wielkie dzieło, a mianowicie farmę słoneczną. I dzisiaj też troszeczkę się do tego przygotuję, a mianowicie Shiba już produkuje stop, ja już produkuję procesory, natomiast no i plastik, ale powinienem postawić jeszcze uniwersytet w tym moim miasteczku, no i ukończyć projekt badawczy na tym właśnie uniwersytecie, a więc przechodzimy do miasta i ogólnie troszeczkę zaniedbałem też edukację, co mnie niezbyt cieszy, ale tak, dodam szkołę, bo uniwersytet również mogę, tylko wiecie co? Z racji tego, że szkoła podyplomowa już jest u Shibaya i moi mieszkańcy tam jeżdżą się uczyć, to może po prostu dam już gotowy uniwersytet. Szczerze mówiąc, nie ma miejsca. Będę musiał tutaj nieźle przebudować to moje miasto jeszcze. Wiecie co? No na serio, nie wiem, gdzie to teraz postawić, szczerze mówiąc. Wiem, co zrobię. Wiem, co zrobię. Usunę tą zawalidrogę tutaj. I postawimy uniwerek w tym miejscu. Tylko, żeby się zmieścił. Dlaczego się nie mieści? Buu. Nie podoba mi się to. W takim razie. Może. Nie. Postaram się, aby to było gdzie indziej. Wiecie co? Tylko spadną mi wtedy mieszkańcy tutaj. To mi się nie podoba. W tym miejscu też. Tutaj też. Czy nie ma choć jednego miejsca, w którym nic się nie wyburzy? A wiecie co? Dobra, walę to. Tutaj postawię uniwersytet. Gdzieś na środku, aby można było go jeszcze rozbudować. O ile trzeba. Kurczę, zaczyna się tutaj robić syf i to mi się nie podoba. Taki, no nie wiem, nieporządek. Może w następnym odcinku postaram się, aby. Okej, rozpoczynamy ten projekt badawczy. Wymaga szkoły nauk, czyli że jak? Aha, czyli trzeba coś ulepszyć zapewne. Akademik. O kurczę, ile tutaj rzeczy jest do dodania. Czyli to nie jest takie proste, jak się okazuje. No to jednak widzicie, jak ta gra jest rozbudowana. Nic nie można szybko i łatwo osiągnąć. Oczywiście już na tym dalszym etapie. Wiecie co w takim razie? O kurczę, podpalacz jakiś, tak? No ale moi policjanci szybko go złapią. Mam naprawdę wymakszoną policję na maksa przez tą wieżę W. Ale dobrze. Wiecie, co chcę zrobić? A mianowicie, mam tutaj okropne korki w tym mieście i mimo, że. Dlaczego się nie pokazują? Ale uwierzcie mi, że są.
Uwierzcie mi, że są. I będę chciał... dlaczego one się teraz nie pokazują? To jest problem. A, bo jest pierwsza w nocy. Więc przyspieszę czas, aż zrobią się godziny szczytu. I pokażę wam, w czym problem. Kształcenie. Niedobory pracowników. Że jak szkoły nie mają wystarczającej do działania liczby nauczycieli i personelu? Twórz strefy mieszkaniowe. Możesz, kurczę. A kogo tutaj najbardziej potrzeba? Aha, tych bogatych, tak? Dobrze, ale to akurat zrobię później, już w następnym odcinku, gdyż to się wiąże z tą większą przebudową. A teraz chcę wam tutaj pokazać, o co chodzi. Ale nie, wiecie wy co? Ja to zrobię inaczej, gdyż nie będę się z tym pieścił. Tutaj jest potrzebna po prostu jedna szeroka aleja i zrobię tak. Usunę tą aleję. Tak. I postawimy szerszą ulicę. Tak to się robi w niektórych miastach. Ja też tak zrobię w swoim, no bo nie będę czekał, aż te korki jeszcze bardziej się rozwiną. Ma być w tym naszym mieście spokojnie, ładnie też, ale przede wszystkim funkcjonalnie dla naszych mieszkańców, nie? Tak mi się wydaje. Ogólnie troszeczkę wyeksploatowałem teraz swoje gardło, tak zupełnie zmieniając temat. Muszę czymś was zająć jeszcze, bo miałem zapalenie gardła i nagle zacząłem nagrywać. Kurczę, SimCity z Simsów, tyle gier do nagrania i po prostu chyba to moje gardło znów ma się troszeczkę gorzej, no ale mam nadzieję, że to wszystko wróci niebawem do normy. Oby, oby. Okej, przez to, że usunąłem tą jezdnię, usunęły się też parki i nie wiem, gdzie jeszcze stały. Okej. A więc jest w porządku. W sumie nie było aż tak źle. I być może będę też chciał, aby przedłużyć tą aleję dotąd. Tylko, że będę musiał wyburzyć szkołę średnią, a ona już jest rozbudowana chyba. Nie wiem, czy tak jest, że... Ale nie, jak ją wyburzę, to po prostu... to po prostu ją stracę, tak? Tak. Ale to mi będzie potrzebne. Ale tutaj się brzydko zrobiło. Tak wiejsko jakoś. Okej, natomiast... właśnie, czy ja przypadkiem jeszcze nie ulepszyłem ratusza, gdyż poczekałem, żeby to było na odcinku. Tak, nie ulepszyłem go. Przydałby się wydział... Wydział Użyteczności Publicznej jest tu kolegia, więc ogólnie to jest też bardzo fajne, że wydziały w ratuszu działają na cały region, a więc można na przykład współpracować tak, że budujesz u siebie tylko jeden i później nie płacisz za niego. Bezpieczeństwa również jest, więc tak. Dodamy może teraz Wydział Turystyki. No nie, jakie może jeszcze są? Jest jeszcze lądowisko, tak? Ale no po co mi póki co lądowisko? Niepotrzebne. Okej, więc budujemy ten Wydział Turystyki. No, bo chciałem wybrać użyteczności publicznej. Okej, budujemy Wydział Turystyki, już jest wybudowany i będziemy mieć teraz zabezpieczenie. Okej, procesory już powoli się wysyłają. Natomiast co się dzieje ze śmietnikiem? Linia odzysku plastiku, skład pełny. No to trudno, że skład pełny, ale już te ciężarówki powoli odbierają ten plastik do fabryki procesorów. Ale w porządku, tutaj się powoli wszystko kręci, chociaż póki co kosztuje to nas i nic na tym nie zarabiamy, ale mam nadzieję, że to się zmieni niebawem. A kto tutaj przyjechał? A to jest śmieciarka, tak?
A, śmieciarka z sąsiedniego miasta, bo bardzo często też przyjeżdża burmistrz, podpisując jakieś papiery podczas jakiejś wymiany handlowej czy coś takiego. A więc okej. Może włączę grę, co? Tak. I są parki. Tutaj są parki, chociaż oni nadal są troszeczkę smutni, a to mnie niepokoi. Niepokoi mnie również to, że obniżyła się tutaj wartość gruntu po tej przebudowie i powstają kamienice. To prawda, kamienice są ładniejsze od takich bloczków, ale chociaż nie, zapotrzebowanie właśnie jest na tych biedaków. Biedaków, więc spoko w sumie. W porządku. O, i jeszcze coś, właśnie. Bo ja tak się rządzę i mówię, że wybuduję tego Big Bena niebawem, ale powiedzcie mi może, co wy chcecie, bo macie do wyboru, znaczy ja mam do wyboru tak, chcę stworzyć, wykorzystać obiekty z tej edycji specjalnej, czyli albo Big Bena, albo bramę branderburską. Natomiast mam jeszcze do wyboru wieżę Eiffla. Każdy z tych budynków ma taki efekt, że pozostałe budynki wokół zmieniają się stylem. Jak wybuduję Big Bena, to budynki zmienią się w mieście i będą wyglądały tak brytyjsko. Natomiast gdy wybuduję wieżę Eiffla, to wszystko będzie się powoli zamieniało w Paryż. Natomiast gdy wybuduję bramę brandenburską, to w Berlin, tak? Tak dobrze chyba rozumiem. Ja póki co myślałem nad Big Benem, gdyż tak najbliżej mi tam chyba, ale wy też napiszcie w komentarzach, to może się zdecyduję właśnie na to, co wy wybierzecie. A więc okej, okay. Jakiś opuszczony budynek i to całkiem sporo, więc burzymy je. Nie może być w naszym mieście opuszczonych budynków, bo to źle działa później. No i jeszcze też tak sobie myślałem, żeby nie dodać kolejnego dworca, żeby zakręcić tymi torami gdzieś tutaj i wybudować ten dworzec w tym miejscu. I wtedy, tylko nie wiem, czy można wybudować dworzec. Kurczę, ale ja dużo gadam, aż mi samemu to przeszkadza. Pociągi, dworzec. I czy do dworca można dodać. Czy przez dworzec można wysyłać jakieś. No nie wiem. Jakieś towary? Chyba nie. Kurczę. To mi się nie podoba. No i jeszcze to kasyno na nas zarabia. Wiecie co, w takim razie już skończę ten odcinek, bo już się nic nie dzieje, a to, co mam zaplanowane na następny odcinek, chcę zrobić w następnym, a nie w tym. Muszę też to jakoś, prawda, rozsądnie planować, aby się ta seria nie skończyła po 10 odcinkach. Ale to chyba oczywiste. W takim razie, jeżeli Wam się spodobało, to oczywiście łapcie w górę, mile widziane. I jeżeli chcecie być na bieżąco, to oczywiście subskrybujcie mój kanał. Siemanko.